Cześć, witam Was serdecznie w moim najnowszym filmie. Właśnie towarzyszycie mi w szukaniu początka motka. Zawsze marzę o tym, żeby wyjąć go w środku, ale bardzo często się to nie udaje. Natomiast tutaj mogę Was ostrzec, że ten film rozpoczyna się naprawdę ogromnym sukcesem. Bo już za chwilę będziecie świadkami tego, jak chwycę idealnie początek. Także za chwilę będziemy cieszyć się razem. Zapraszam Was serdecznie do oglądania tego vloga. Trzymajcie się zdrowo i udanego października. Cześć! Serdecznie. Słuchajcie, to co się wydarzyło jest smutne. Usunęłam niechcący plik z ostatnim nagraniem. Większą częścią tego filmu, więc byłam zadowolona, że jest czwartek, zacznę go składać. Będzie wspaniale, jak przed weekendem go skończę i będziecie mogli go oglądać w sobotę czy w niedzielę. I się zdziwiłam, bo nie miałam co składać, bo tak naprawdę główny plik zniknął. Zniknął, nikogo nie winię. Nie mam pojęcia, kiedy to zrobiłam, na pewno usunęłam go przez pomyłkę, czyszcząc baterię, czyszcząc kartę. Więc witam Was serdecznie. Słuchajcie, końcowo-wrześniowy, październikowy początek jesieni. Dziś pierwszy okropny dzień. No ja jestem team lato i tak jak ostatnio mówiłam, uczę się jesieni i chcę ją polubić. I takie dni jak dzisiaj są pierwszą próbą. Padało przez 3 godziny, teraz wyszło słońce, ja szukam po mieszkaniu miejsca, gdzie w miarę mogę być oświetlona i jest po 17, więc będzie coraz trudniej o te dobre światło. Nie wiem, czy Wy zwracacie na to uwagę, no ale nie ma nic lepszego niż oglądanie czegokolwiek w naturalnym świetle. I słuchajcie, przychodzę opowiedzieć o tym, co robię, co czytam, co u mnie. I podziękować Wam strasznie za ostatnie komentarze, bo no to jest przemiłe po prostu. Przemiłe, jak do mnie piszecie, jak widzę, że mam nowych subskrybentów. W ogóle nie chodzi mi o liczby, tylko o to, że ktoś tam jest po drugiej stronie i ogląda i na przykład mówi mi, że miło mu się mnie słuchało. No come on. Albo że spoko, dobra, że spoko ten kolor jest. Albo że ta czapka naprawdę spoko, więc naprawdę chyba ją zostawiam. Nie mogę się z Wami sprzeczać na ten temat. Słuchajcie, to co ostatnio zajmuje, nawet powiedziałabym, że więcej czasu niż dzierganie, to książki. Przede wszystkim jednak na słuchawkach. I audiobooki po prostu pochłaniam. Myślę, że to będzie domena tej jesieni. Między innymi może dzięki temu też. Miło tą jesień spędzimy. Ja spędzę. No i podsumowując czytelniczy mój progres, to skończyłam Kaś, o którym mówiłam ostatnio i też kilka z Was napisało, że się zainspirowało i że będziecie czytać. Słuchajcie, ta książka była po prostu fascynująca. Górny Śląsk, tożsamość, to jak tak naprawdę buduje nasze jakieś takie poczucie tego, kim jesteśmy, kim się czujemy, skąd pochodzimy. Nie każdy z nas to wie, nie każdy z nas to jakby zna tą historię swojej rodziny, wie skąd pochodzą nasi dziadkowie, pradziadkowie. Są osoby, które w ogóle nie znają swoich przodków i to jest fascynujące, jak ten autor tak naprawdę z nami
odkrywa historię swojej rodziny, tak jak też mówił, dla swoich babek, tak? Dla swoich matek, dla swojej matki. Odkrywa to tak naprawdę, skąd jest. Trochę drąży temat bardziej niż inni. I jesteśmy trochę z nim w tej podróży, kim on się staje, kim jest, jak bardzo czuje się inaczej tym Ślązakiem górnym. I super była ta opowieść. Super była też pod względem takiej historii rodzinnej i emocji jego i tego, jak to ma się per Polska, per Niemcy. Gdzie ten Górny Śląsk był w środku chaosu, w środku tak naprawdę świata wtedy. I no po prostu polecam, nie będę przedłużać. Przeczytajcie recenzję, jeśli jesteście ciekawi, przeczytajcie opis jakiś. Fascynująca historia i historia tak naprawdę autora, więc fajne jest to, kiedy on mówi w pierwszej osobie. Świetnie się to dzięki temu według mnie czyta i słucha. Bo po prostu trochę jakbyście na kawie z kolegą byli i słuchali o jego po prostu odkryciach. Fascynujące. Ja więc Kaś, polecam Wam serdecznie tutaj profesjonalnie. Wrzucam zdjęcie. Co dalej? Przesłuchałam totalnie natychmiastowo Kuku czy Jajo, czyli najnowszą powieść Kamili Läckberg, o której wspominałam Wam w poleceniach książkowych jakiś czas temu. Tym razem chyba 11 część Patryka Holstroma albo Holstrema, nie pamiętam, ale Patryk jest główną postacią tych książek. Słuchajcie, to jest najnowsza część, też już w audiobooku, dlatego jak ją ściągnęłam na Legimit, po prostu popłynęłam, po prostu chciałam ją jeść łyżkami, a potem miałam takie hola hola, nie ma nic potem. Ja wcześniej, jak się zabrałam za tą serię, to non stop kończyłam, zaczynałam kolejną, bo było ich kilka, tam chyba 7 czy 8 było wtedy. No więc wiedziałam, że zaraz mogę zacząć kolejną, a tutaj nie ma nic dalej na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Więc w pewnym momencie miałam tak, a może trochę wolniej, ja czasami słucham na dużym przyspieszeniu. To mi nie przeszkadza. Jak czasami włączę sobie na 1.0, że normalnym tempem, to mówię, co jest grane, czemu ktoś tak wolno mówi. Może to też moja ekspresja i to, że ja dość szybko mówię, ale to jest bardzo wolne i według mnie połowa książek by mi się zwodziła i stwierdziłabym, że jest nieciekawa, kiedy bym czytała na tym 1.0. Więc zaczęłam się zastanawiać, czy nie słuchać go wolniej, bo mimo, że historia fascynująca, to wiedziałam, że to minie tak. Więc nadal super tajemnica, super powrót do przeszłości, super emocje i też życiowe perypetie, życiowe problemy i tragedie głównego bohatera. Ale oprócz tego super poruszone tematy ważne. Transpłciowość, w ogóle wykluczenie społeczne, trudność w byciu z sobą w świecie. Super, super, super. Kuku czy Jajo. Tutaj dodaję Wam zdjęcie i polecam Wam serdecznie. Po prostu dobry kryminał, dobra zagadka, emocje, thriller. No, jestem podekscytowana na maksa. Jak zwykle mały przerywnik na odebranie telefonu. Kolejna książka to Morderców tropiły w czwartki. Już Wam o niej opowiadałam. Czwórka emerytów w Anglii, mieszkająca w luksusowym osiedlu takich dla starszych osób, rozwiązuje zagadki. No w czwartek się umawiają, spotykają, odgrzebują stare sprawy i rozwiązują zagadki. Tym razem jednak tuż obok nich wydarzają się morderstwa, których zagadki starają się odgadnąć i rozwiązać te zbrodnie. Jest tam w ogóle wątek polski, który mnie śmieszył i był fajny. Jest tam tyle perypetii, śmiesznych, humorystycznych scen. Jest tam tyle też o samotności, o starości, o pożegnaniach, o trudach rozstania się z najbliższymi. Tak samo śmieszna, jak refleksyjnie trudna w sumie, ale ubrana w mega, mega humor i dobry żart. I to, że tak naprawdę ciągle oscylujemy w bohaterach, którzy są wokół bohaterów, którzy są starsi. I jednak tych seniorów za dużo nie ma w powieściach, którzy są, jakby 100% bohaterów to są starsi ludzie. I no to było fascynujące, naprawdę super, super przyjemne. Wiem, że przetłumaczone jest więcej części, więc nie mogę się doczekać. Polecam serdecznie, naprawdę. Mega, mega przyjemność. Na koniec najcięższe działo. Miałam nie sięgać po tą książkę, dużo osób mnie ostrzegało,
że po prostu jest trudna, ale tak jak ja wam ostatnio mówiłam, no nie mam czasami siły po prostu jakby sięgać po te trudne pozycje, ale chciałam i muszę się zapoznać z tą pozycją po prostu. Chłopki, słuchajcie, historia naszych babek, aż klasnęłam w kolano. Historia o naszych babkach, autorki, która w ogóle też napisała wcześniej super książkę Służące. No, już przesłuchałam, myślę, połowę audiobooka. Dwa razy przestałam słuchać tą książkę, bo były no, takie sceny, że po prostu mroziło krew w żyłach i nie mogłam tego znieść, nie? Więc wyłączyłam, wkurzyłam się, chciałam roztrzaskać telefon i tyle. Ale kontynuuję, jak coś widzę, że już się zaczyna dziać dziwnego, trochę przewijam, nie chcę tego słuchać. Ale to dosłownie, no wiecie, 2-3-4 minuty. Ale czuję, że cała reszta książki będzie dla mnie wartościowa i nie taka traumatyczna. To było życie kobiet 80 lat temu i moje słuchanie tego pomoże mi jeszcze bardziej docenić to, że mogę sobie teraz kupić buty, albo że mam całą szafę butów, wiecie o co chodzi. A kiedyś córki gospodarza czy chłopa chodziły na zmianę na dwie inne msze, bo jedna wychodziła z kościoła i dawała siostrze buty, bo miały jedne. Żeby ta druga mogła pójść w butach do kościoła, bo inaczej poszłaby na boso, a to było, nie przystawało, nie? No i inne, trudniejsze o wiele historie, których nie będę wam przedstawiać. Po prostu myślę, że to jest książka, trochę taka lektura obowiązkowa. Nie obowiązkowa, nie mówię, że każdy musi coś czytać, ale daje to mega do myślenia i daje taką dużą refleksję i jeszcze w obliczu nadchodzących wyborów, na które mam nadzieję każda osoba, która ogląda ten film pójdzie, błagam, 15 października, przypominam, po prostu zasługujemy na to, żeby mieć wszyscy równo. Wszyscy, obojętnie kim jesteśmy i skąd jesteśmy, jakie jesteśmy płci, kim się czujemy naprawdę. To było przed chwilą, a czasami czuć, że można trochę metaforę przenieść na dzisiejsze czasy i bywa podobnie. Niekoniecznie chodzi o to, czy ktoś ma buty, czy nie. Ale czy ma prawo mówić, czego chce, albo czy ma prawo mówić tak naprawdę, co czuje. Więc taka głębsza refleksja, naprawdę pięknie napisana, z wieloma też w ogóle historiami wspominanymi z poznańskiego, a ja mieszkam w Poznaniu i to było dla mnie też miłe, jak słyszałam, że to gdzieś tu obok. I smutne, że tak było, serio, przed chwilą. Dwa pokolenia temu. Matki naszych babek. No, nie chcę nic więcej opowiadać, po prostu jest to mega, mega ciekawa lektura i trudna. Jeżeli ktoś nie ma siły teraz mierzyć się z trudami innych ludzi jakiś czas temu, to na kiedy indziej. Ale naprawdę, naprawdę godna uwagi. Jeżeli macie jakąś listę książek, którymi się interesujecie, chcecie przeczytać w przyszłości, to dodajcie tą pozycję. Bardzo wam polecam. I tak naprawdę to na tyle, jeżeli chodzi o czytane lub książki, w których jestem w trakcie, ale na tapet biorę Miasto w chmurach, książka autora Światła, którego nie widać, to też wam dodam fotkę. I to miasto, Światło, którego nie widać, czytałam już wiele lat temu, ale zrobiło na mnie ogromne wrażenie i czytało mi się to niesamowicie dobrze. Pięknie wykreowany świat, mega emocje. To była niewidoma dziewczynka, kiedy wybucha wojna, w czasach wojny. Po prostu ona nie widziała, a ty jej oczami czułeś tą sytuację. To było niesamowicie napisane. No i teraz Miasto w chmurach właśnie. Czytam dlatego, że dowiedziałam się o klubie książki, na którego spotkanie chcę iść w Poznaniu właśnie. I książką na ten miesiąc, którą czytają klubowicze, jest właśnie Miasto w chmurach. Więc chciałabym ją przeczytać, żeby móc o niej pogadać z klubowiczami. Jest to dla mnie mega ekscytujące wydarzenie. Kiedyś zakładałam klub książki z mega dobrą koleżanką w pracy. Byłyśmy mega tym podekscytowane i uwielbiałyśmy to robić. Uwielbiałyśmy się spotykać z innymi, gadać o książkach, wybierać te książki, które będziemy czytać. Polecać sobie książki, odkupować od siebie książki. Więc naprawdę mega, mega, mega to jest ekscytujące. Idę pod koniec miesiąca, wpisałam w kalendarz, jest to data święta, mam nadzieję, że będę tam. Nic mi nie stanie na przeszkodzie. Żadne jesienne choroby, ani wirusy
i inne zmiany planów. Także to jest mega, mega wydarzenie tego miesiąca. Bardzo się z tego cieszę i nie mogę się doczekać, naprawdę. No i przechodząc, moi drodzy, do dziergania, bo to jak wiemy, jak ma się chwilę, to się za to zabieram. Skarpetki zaraz kończę, słuchajcie. No nigdy w życiu nie zrobię już osobno skarpetek, tylko razem. Jestem już gdzieś tam centymetr przed zwężaniem palcy. No i to jest najlepsza metoda świata. Nie róbcie nigdy już pojedynczych skarpetek, polecam Wam. Bo po co mają się walać trupy po szafie, pojedyncze skarpetki, które nigdy nie dostaną swojej pary. Single na zawsze. No nie o to chodzi. Nie chcemy tak porzucać naszych włóczek. Więc mega się cieszę, szybko się robi. I w ogóle dużo mi zostało włóczki i nie wiem, czy to na pewno miała wyjść jedna para. Dziwne to jest, może dorobię coś tutaj do nich. Zrobiłam je dość długie za kostkę, żeby były do bodków na jesień czy zimę. Mają być prezentem pod choinkę. Tak jak Wam mówiłam, chciałabym zrobić jak najwięcej tych skarpetek i też kilka Sophie scarf od Petit Knit w prezencie dla moich bliskich. Bardzo bym się cieszyła, gdybym chociaż kilku najbliższym osobom mogła sprezentować te własne ręcznie robione rzeczy. A propos, to nie będzie żadna niespodzianka, bo mój narzeczony wie, że to dla niego robię, mierzę to na nim, ale no będzie się cieszył prawie jakby dostał pod choinką niespodziankę. Nie, mówię o czapce Hipster Hat od Petit Knit. Robię zgodnie ze wzorem, ale zrobiłam modyfikację, słuchajcie. No ona będzie o wiele szersza i taka gładsza, ale zrobiłam tak, jak myślałam. Czyli tak, doszłam do momentu, w którym Mateusz powiedział, że chce mieć wywiniętą ją i żeby, o, składała się tak pięknie i ładnie. Widzieliście, jak się ładnie zagięła sama. Zrobiłam tutaj double knitting. Nie wiem, czy widać. Tu widzicie? Takie troszeczkę coś innego. Zrobiłam tutaj trzy rzędy double knitting, żeby właśnie ona idealnie się tutaj zginała i żeby to było zawsze w tym samym miejscu. Może Wam przymierzę, to będzie śmieszne. Ale dzięki temu ona jest tutaj o wiele bardziej płaska i po prostu będzie się wygodniej nosić i zawsze w tym samym momencie będzie zgięta. Więc trzy rzędy tego podwójnego ścięgu i dzięki temu jest tak, jak chciałam. Resztę będę robiła zgodnie ze wzorem. Niedługo już będę zaczynała tutaj kształtować czubek głowy. Więc robi się super szybko. Tak naprawdę ten wzór jest na dwie strony, nawet nie. I jeszcze z tą moją modyfikacją, to tak naprawdę nie wiem, czy wiele potrzebowałam go kupować, ale chciałam wiedzieć dokładnie, na jakiej wysokości ona zaczęła to zwężać. Chciałabym, żeby właśnie ona była taka mocno dopasowana przy czubku. Taka mega przytulona tutaj. Także tak, to kolejna rzecz. I słuchajcie, no jest jesień. Moje odkrycie to kolejny smak herbaty Clipper. Już ostatnio Wam pokazywałam. I ja mówiłam wtedy, że to jest odkrycie. Moi drodzy, skończyłam opakowanie. Zaczęłam kolejne. Jestem uzależniona. Dobrze, że od herbaty, chociaż od niczego nie, to nie jest dobrze od czegokolwiek być uzależnionym. Ale po prostu ten smak jest najlepszy na świecie. Mam postanowienie kupienia kilku smaków, których nigdy nie próbowałam. I znalazłam je dość tanio, tam chyba około 10 zł. Tu jest chyba 20 saszetek? 20. Więc spoko, spoko cena myślę. Zamówię je i będę próbować innych, no co mam zrobić. Skończył mi się też miód, więc co to jest za rozpoczęcie jesieni, kiedy ja na początku jesieni już nie mam miodu. Więc muszę znaleźć jakiegoś lokalnego sprzedawcę i dostać szybko jakiś dobry miód. Zamówić nowe herbaty i jakoś sobie poradzić z tym. I mam mega postanowienie, żeby być skandynawską mamą. Nie wiem, czy oglądaliście film Bonus Familien. Tutaj Wam wrzucę, nie wiem, nagłówek, zdjęcie, cokolwiek. Jest na Netflixie. Chcę być tą kobietą, chcę być tą rodziną, jakby chcę wychodzić na spacer mimo złej pogody, chcę iść do sklepu, kiedy chcę iść do sklepu, mimo że leje i wieje. Zamówiłam właśnie kurtki, które są, nie jestem pewna rozmiaru, ale chcę mieć po prostu płaszcz przeciwdeszczowy, funkcyjny, który pozwoli mi zawsze wyjść, bez względu na wszystko. Ostatnio wydziergałam tą kominiarkę dla córki, więc ona też jest gotowa na takie spacery, mam nadzieję, że będzie jej się też podobać. Po prostu ten serial był fascynujący i mnie natchnął takim duchem, że co jakbyśmy się urodzili w Szwecji i po prostu tak byśmy żyli. Możemy tak samo żyć, nawet nie mamy tak złej pogody tutaj jak oni. Więc mówię to, bo na razie był tylko jeden brzydki dzień. Pogadamy za miesiąc, nie? Dam znać, ile razy się speniałam i zostałam w chacie.
No, to trzymajcie kciuki, żebym była skandynawską mamą i wychodziła zawsze na dwór. Bardzo bym tego chciała. Więc takie jesienne umilacze, dobra kurtka, herbata. I zaraz muszę znaleźć jakiś dobry miód. A jeśli jesteście z Poznania albo okolic, to dajcie znać, gdzie kupujecie miód, jeśli kupujecie lokalnie. Ja czasami też kupuję w Biedrze, ale lubię taki gęsty, inny trochę, nie? Wiadomo, że to jest jakiś taki od małego, lokalnego pszczelarza, a nie taki płynny ze sklepu. Taki płynny ze sklepu lubię do ciasta albo do jakichś przetworów. No, to tyle z niesamowitych ciekawostek moich. Kończę. Mam nadzieję, że światło nie było takie złe. Dzięki za oglądania. Chciałam powiedzieć Wam jeszcze, że dajcie mi znać. Powinnam zrobić bloopersy czy takie wpadki, nie? Jak mówię i już nie wiem nawet o czym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, żebyście dali mi znać, jeżeli robicie skarpetki, to jakie wzory kupujecie albo jakie wzory darmowe robicie, bo szukam czegoś bardziej skomplikowanego i albo to jest zwykły ściągacz, albo to jest jakaś taka dziwna koronka, już taka totalnie niepraktyczna. Według mnie takie dziurawe skarpetki no, nie są najcieplejsze i najbardziej praktyczne. Chodzi mi o coś, co będzie po prostu ciekawsze w dzierganiu, co będzie miał jakiś tam schemat, ale to też będzie no, praktyczne, nie będzie dziurawe. Bo już ściągacz porobiłam kilka razy i chciałabym coś bardziej skomplikowanego i jakieś większe wyzwanie. Także czekam na polecenia. Dajcie znać, co czytacie. I nie, że tak sobie oglądacie teraz, tylko serio, wejdźcie tam, można oglądać i pisać komentarz jednocześnie. Dajcie znać, co czytacie i w ogóle jaki klimat jesienny, jak ten klimat sobie przywołujecie, jak sobie umilacie te jesienne popołudnia, wieczory, kiedy o 15 trzeba zapalać już światło w całym domu. No tak jest po prostu. Ale można sobie to umilić. I jeszcze chciałam powiedzieć, że chyba zrobię taki film po prostu takich ulubieńców jesieni. A dajcie znać, czy to jest dobry pomysł. Chciałam nakręcić właśnie, co piję, co jem, co oglądam, co sprawia mi przyjemność. A ostatnio znowu odpaliliśmy Xboxa i wieczorem między dzierganiem, czytaniem gramy w tą grę. Dodałam jakiś tam zrzut, ale wow. Satysfakcja, myślałam, że to będzie nudne po chwili, ale satysfakcja, żeby umyć te wszystkie domy, samochody, place zabaw. Co to jest za gra? Nie składajcie zażaleń, jeżeli ją ściągniecie i będziecie w nią grali godzinami, ok? My w nią non-stop gramy. Jest mega ekscytująca, także jestem znowu gamerem. Nigdy nie byłam jakimś mega zaawansowanym, ale ta gra mnie pochłonęła, nie? Więc ostatni tydzień to w chacie tyle nie sprzątaliśmy, co sprzątaliśmy na Xboxie. Także to kolejne polecenie jesienne, a mam nadzieję, że może jeszcze w październiku pojawi się taki film o tym, co mi umila jesień i co po prostu kojarzy mi się z takim przytulnym klimatem, co umila mi popołudnia i wieczory. Miłego dnia, wieczora. Trzymajcie się zdrowo. Jedzcie witaminkę D, czy co tam suplementujecie, pamiętajcie, ubierajcie się ciepło, zakładajcie swoje wełniane sweterki, skarpeteczki, sofi, apaszki i inne. Żeby ta jesień nas nie przeczołgała za szybko jakimś wirusem. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że byliście ze mną i oglądaliście. To naprawdę wiele dla mnie znaczy i jest mi strasznie miło. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć. Na koniec to jeszcze raz ja. Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że zaczęłam dzisiaj wystawiać rzeczy na Vinted. Zainspirowana Moniką Need a Story. I stwierdziłam, że bardzo, bardzo chcę sobie właśnie kupić fajną torebkę, ale nie chce mi się wydawać na msiana, więc sprzedam milion moich nienoszonych, niepotrzebnych rzeczy. Więc i książki, i ubrania dziecięce powoli sobie wystawiam. Podlinkuję Wam moją szafę może na dole. Jeśli wyszukacie czegoś, a jeżeli jesteście w ogóle z Poznania lub okolic, to możemy się umówić na przekazanie osobiste, bez wysyłki. A jeżeli szukacie książek czy ubrań, dobrym albo idealnym stanie, nie sprzedaję nic używanego, bardzo takiego z widocznymi śladami, to dajcie znać, pomóżcie mi się pozbyć tego z drugiego obiegu. Jeśli czegoś tylko potrzebujecie, to zapraszam. Jeśli niczego nie potrzebujecie, to nie wchodźcie, bo nie chodzi o to, żeby teraz znowu chomikować. Chodzi o to, żeby się pozbyć rzeczy, które sobie smutnie leżą na dnie szafy, a może ktoś chętnie je ubierze. I w ogóle zaczęłam robić zdjęcia, wystawiłam chyba dopiero trzy rzeczy dzisiaj. Mówię, dobra, bez sensu, nikt nigdy nie kupi żadnych z tych rzeczy i bach, ktoś kupił bluzę za 20 zł. W ogóle jakąś z Adidasa vintage, co kiedyś kupiłam na lumpie, no po prostu nówkę sztukę. Ja wtedy kupiłam chyba z metką, nosiłam ją jakieś 2 lata. Wygląda idealnie nadal i ktoś ją kupił za 2 dychy. Czajcie, tak jeszcze z 10 razy i już mam na nową rzecz fajną.
No więc byłam podekscytowana i zmotywowało mnie i pomyślałam, że nawet jeżeli kilka osób zajrze do tej mojej szafy, może komuś się coś spodoba. Więc zapraszam Was na zakupy. Zerkajcie, będę stosunkowo powoli pewnie, ale regularnie dodawała jakieś rzeczy. Zapraszam Was serdecznie. A nuż, a Wy się ucieszycie i ja się ucieszę, że moje rzeczy powędrują do kogoś dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. Teraz już naprawdę